witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale Kocham zabawki.pl. Dzisiaj zrobimy kreatywną zabawkę, a właściwie to ozdobę i zrobimy taki oto witraż z wykorzystaniem takiej ramki z bloku technicznego i tu będziemy wyklejać wszystko bibułą. Pokażę Wam, co będzie potrzebne do wykonania tego witrażu. Tutaj potrzebny będzie blok techniczny z kolorowymi kartkami. Kolor później wybierzemy. Będą potrzebne nożyczki i klej. Przyda się również linijka i ołówek. I oczywiście do zrobienia witrażu będzie nam potrzebna bibuła. Zanim zaczniecie robić już witraż, warto sobie zrobić projekt tego, co chcecie zrobić. My zrobimy oczywiście ten domek. Także ja sobie tutaj wstępny projekt narysowałam. Jak będziecie rysować, to ważne jest to, żebyście pamiętali, że wszystkie elementy, te, które będziemy wycinać, tą ramkę, one muszą być ze sobą połączone. Dlatego na przykład w takim domku okno nie może być za wysoko, tylko musimy je umieścić tutaj przy drzwiach, żeby się to wszystko połączyło. Bierzemy fioletową kartkę i teraz będziemy na niej rysować ten domek. Zrobimy taki dość spory, żeby był on dobrze widoczny. Projekt mam już tutaj narysowany, teraz muszę wszystko powycinać. W środku, żeby wyciąć, najlepiej zrobić sobie w ten sposób krzyżyk i wtedy od razu zrobi się w kartce dziura. Musimy tutaj tak i teraz musimy dookoła tutaj wszystko również w środku powycinać, wszystkie elementy. Tutaj i tutaj wszystkie te części, bo będziemy to wyklejać bibułą. Wszystkie elementy już wycięłam i teraz będę po kolei wyklejać. Zaczniemy od tych małych elementów, czyli wykleję najpierw okna, tutaj niebieską bibułą w środku i wykleję również drzwi, dach i okno. Tutaj, żeby nie było to za bardzo mokre od kleju, to użyłam taśmy dwustronnej. Tutaj już też tą część przykleiłam i trzeba to tylko dookoła obciąć. Już mamy okno z szybami, takimi, o zobaczcie, tak wygląda to okno i drugie jeszcze obetniemy. Tak wygląda już gotowy domek. Jak go podstawicie pod światło, tak jak możecie tutaj widzieć cień, to będzie ładnie prześwitywać tutaj przez te wszystkie kolory. Z tyłu jest tak wyklejone. Tutaj te okna nakleiłam. Tutaj u góry możecie sobie zrobić małą dziurkę długopisem albo ołówkiem i możecie oczywiście na sznurku powiesić taki witraż albo też sobie go przykleić do okna. Nasz domek jest gotowy, możecie oczywiście sobie robić takie kształty, jak tylko chcecie, możecie wymyślać swoje projekty. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie Wy zrobiliście kształty, jakie Wam wyszły witraże. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam na kolejne na naszym kanale Kocham zabawki.pl.